Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 11, a bok AB jest od niej o 5 krótszy. Opisz długość boku AD. Narysujmy sobie zatem jakiś prostokąt. O, nawet całkiem nieźle mi wyszedł, przynajmniej pierwsza faza. Tutaj sobie zaznaczmy A, tutaj jest jakieś B, tu jest jakieś C, tu jest jakieś D. Przekątna AC, czyli ta przekątna, ma długość 11 jednostek. Natomiast bok AB jest od niej o 5 krótszy. No to jak od 11 zabiorę 5, no to ile będę? No to będę miał 6, czyli AB to jest 6. No i pytanie jest, oblicz długość boku AD. Długość tego boku to jest to samo, co długość tego boku, czyli muszę znaleźć x. No to jak to znaleźć? Oczywiście z Pitagorasa. Mówimy, że... Albo piszemy, x kwadrat plus 6 kwadrat daje nam 11 do kwadratu. Czyli x kwadrat dodać 36 równa się 121. Czyli x kwadrat to się równa 121 odjąć 36. No i ile to będzie? To będzie 85. Czyli x kwadrat to jest 85. Zatem x w geometrii tutaj będzie pierwiastkiem z 85. I to jest odpowiedź. Pierwiastek z 85, odpowiedź B.